Czas pytań. Jeżeli takie są, to bardzo proszę, pan doktor jest razem z nami. Możecie go troszkę wymęczyć, pozwalam. Dziękuję. Jeżeli państwo macie pytania na inny temat powiedzmy odnośnie diety, jeżeli będę znał odpowiedź, to chętnie, chętnie udzielę. Czy niezależnie czy od czy to cukrzycy, czy innych. Proszę pani. Okej. Okay. Pytanie, ponieważ nagrywałem to powtórzę, dotyczy odnośnie białego mięsa indyka i, i a powiedzmy drobiu, powiedzmy. Zwróćmy uwagę, że jedno z tych slajdów, które pokazałem, mówiło o spożyciu białka zwierzęcego, prawda, a więc nie tylko tych, tego czerwonego mięsa, ale również i białka zwierzęcego, oczywiście zarówno indyk, jak i, jak i kurczak jest źródłem białka zwierzęcego, a więc nie tylko czerwone mięso, ale i każde mięso, jak inne z badań mówiło, na przykład nawet i ryby, ma niestety, no negatywny wpływ jeśli chodzi o, o ryzyko powstania. Ryzyko będzie trochę inne z tego względu, że jednym, jednym z, z wpływów odnośnie kontroli cukru ma tłuszcz nasycony. Tłuszcz nasycony jest, ma negatywny wpływ. Innymi słowy powoduje ten tak zwany to, że insulina nie działa tak jak powinna. A więc w przypadku, powiedzmy, szczególnie tych kiełbas czy innych produktów, do których dodane są, czy smalec, czy, czy, czy masło nawet, prawda, one będą miały bardziej negatywny wpływ niż na, przykład, niż na przykład kurczak czy inne białe mięso. Może dodam w tym momencie jeszcze jedną taką ciekawą rzecz. W, w kontekście komplikacji, cukrzycy, bo jednych, jedna z komplikacji to są osoby, które mają cukrzycę, mają wyższe ryzyko, np. przykład powstania ataku serca, prawda, czy innych chorób układu krążenia. I często, kiedy osoby, czy to, czy mają cukrzycę, czy mają choroby krążenia, właśnie lekarze zalecają, żeby, żeby przejść z wieprzowiny czy wołowiny na kurczaka czy inne białe mięso. Nie? To Zalecenie oparte jest na, na bazie tego, że białe mięso zawiera trochę mniej właśnie tłuszczu nasyconego, ale problem polega na tym, że nie jest to najlepsze zalecenie z tego względu, że białe mięso, zarówno indyk, jak i, jak i kurczak, szczególnie kurczak, zawiera bardzo dużo, nie, nie, nie pamiętam teraz polskiego odpowiednika, po angielsku to się nazywa kwas arachid, arachidonigaset. Arachidonowy chyba, tak? Arachidonowy, tak? Jest to, te produkty zawierają stosunkowo, stosunkowo dużo, dużą ilość tego, tego to, są, to jest kwas tłuszczowy i ten kwas tłuszczowy używany jest w organizmie do produkcji innych substancji, które mają dwa takie bardzo ciekawe efekty. Jeden to one powodują, że kurczą się naczynia krwionośne, okay? Zamiast się rozszerzać, to one się kurczą. A więc jeżeli już mamy złogi cholesterolowe na przykład, to one zamiast się, jeżeli się rozszerzą, prawda, to wtedy i łatwiej jest tej krwi obiegowi krwi, prawda? Jeżeli się skurczą, no to mamy problem, bo może powstać na przykład naciśnienie, a, a wynikiem naciśnienia może być wylew, prawda? Inny, inną rzecz to one mają wpływ, negatywny wpływ na lepkość płytek we krwi czyli one powodują, że te płytki, one się lepią i bardziej znacznie trudniej będzie przepływ przez te tak zwane kapilary, czyli te, te najwłosowate naczynia krwionośne, okay? Także w przypadku, mówię, czy to osób, które mają cukrzycę, czy osoby, które nie mają cukrzycy, ale mają choroby układu krążenia, ani mięso czerwone, ani mięso, Białe nie jest jakimś idealną rzeczą ze względu na ten, ten właśnie wpływ negatywny odnośnie a, a naczyń krwionośnych. Ryby mają nieznacznie, podnoszą ryzyko układu cukrzycy, ale zatem są, mają pozytywny wpływ odnośnie omega. tak, ze względu na omega-3, one będą miały właśnie rozluźniający wpływ na naczynia krwionośne. A więc w tym wypadku. Nawet zaleca się w Stanach Zjednoczonych, na przykład jest rzeczą, jak powiedzieć, standardową, że lekarz przypisuje ten tak zwany olej rybi wszystkim osobom, które, które mają już choroby, choroby krążenia, ze względu na to, że one właśnie rozróżniają naczynia krwionośne. Pani miała? Tak? Pytanie dotyczy symptomów stanu przedcukrzycowego czy, czy, czy cukrzycy, bo one są praktycznie takie same, tylko kwestia. Natężenia tych, tych symptomów, prawda? Więc osoby, może powiem to w taki sposób. Spodziewałem się takiego pytania. O. Um, co się dzieje po tym, kiedy spożyjemy jakikolwiek posiłek? Niezależnie od tego, jaki będzie to posiłek, to um, z naszego układu trawiennego glukoza absorbowana jest, i idzie do strumienia krwi. Tutaj mamy strumień krwi. Zwróćmy uwagę, że te niebieskie kropki oznaczają glukozę. Okay? W tym momencie, ponieważ ze względu na absorpcję glukozy we krwi, a, a, następuje stężenie glukozy we krwi i automatycznie nasza trzustka a, produkuje insulinę. Zadaniem insuliny jest transport tej glukozy do, naszego, do naszej wątroby, wątroba może ją wykorzystać na przykład do produkcji a, a tych komórek tłuszczowych, część tej glukozy idzie do naszych, do naszych mięśni, gdzie niewielka jej ilość jest magazynowana, większość jest od razu przerobiana na, na kalorie, na energię, prawda. Tak się dzieje w przypadku osoby, Zdrowej. W przypadku osoby, która ma cukrzycę, pomimo tego, że w przypadku cukrzycy typu 2 czustka pompuje tą insulinę, glukoza nie przedostaje się z obiegu krwi ani do wątroby, ani do mięśni, po prostu glukoza zostaje w strumieniu krwi. W tym momencie nasze komórki wołają do naszego mózgu: co się dzieje? Nie dostaliśmy tego surowca. Na energię. My jesteśmy głodne, a więc nasz mózg reaguje w ten sposób, że mówi: aha, jesteśmy, nasze komórki są głodne. W związku z tym potrzebujemy jakiegoś e, produktu, który da, do, da nam szybko e, właśnie tą glukozę do, do naszych komórek, prawda? W tym momencie odczuwamy e, taki, jak powiedzieć, e, craving na sweets, jak powiedzieć, um, za, po, czujemy, że chce nam się zjeść coś słodkiego. Dlatego, że rzeczy słodkie, czy to będzie baton czekoladowy, czy jakiś tam napój, bardzo szybko będą strawione i bardzo szybko ta glukoza przedostanie się do, do obiegu krwi, w, po to, żeby glukoza została przetransportowana do naszych komórek, prawda? A więc w tym momencie my idziemy do takiego sklepu, kupujemy jakiegoś tam batona czekoladowego, jemy, co robimy? Podnosimy glukozę we krwi, ta glukoza nigdzie nie idzie, bo mamy tą ten stan przedzukrzycny czy cukrzycny, prawda, który powoduje tego, że ta insulina nie pracuje, okay? A więc w tym momencie mamy pogorszenie sytuacji, ponieważ podwyższony poziom cukrzycy, kr... poziom glukozy we krwi nie jest rzeczą normalną, więc organizm kompensuje sobie to poprzez to, że on jak gdyby odrzuca tą glukozę do e, moczu. Dlatego cukrzyca oznacza, słodki mocz, nawet w Ameryce są takie rejony w Stanach Zjednoczonych, gdzie cukrzycę nazywa się słodkim moczem, to jest choroba słodkiego moczu. A, a, a to powoduje, że razem z, z glukozą przedostaje się woda również do pęcherza, do moczu, a więc osoby, które mają czy ten stan przedcukrzycny czy cukrzycę, muszą często iść do toalety, żeby oddać mocz, prawda? To powoduje z kolei że się odwadniamy. I to z kolei powoduje, że te osoby piją bardzo dużo. A więc jedzą dużo cukru, bo potrzebują więcej, czy potrzebują to zapotrzebowanie na, na glukozę, prawda? Oddają mocz, to powoduje odwodnienie. A, a, a więc muszą później pić jakieś tam płyny, żeby uzupełnić ten utracony płyn, prawda? To w tym samym czasie nasz. Nasze komórki ciągle nie mają glukozy, bo glukoza jest gdzie? Jest w strumieniu krwi. A więc nasz mózg reaguje w taki sposób, że mówi o, potrzebujemy więcej glukozy, a więc musimy sobie tą glukozę wyprodukować. I co następuje? Bierzemy tak zwane mięśnie, linma po angielsku. Bierzemy mięśnie i te mięśnie, mięśnie zbudowane są szczególnie z białka. Nasz organizm ma możliwość wyprodukowania glukozy z białka. I więc bierze i po prostu, jak powiedzieć, roz, roz, rozkłada mięśnie po to, żeby wziąć białko i stworzyć z tego białka sobie, sam w organizmie, właśnie glukozę. I to powoduje, że osoby bardzo często, zanim mają postawioną diagnozę cukrzycy, to y, mają gwałtowną utratę masy ciała, czy wagi ciała. Ze względu właśnie na to, że że ich mięśnie. Jeżeli natomiast znów my jak rozpuszczamy te mięśnie, to o, woda z tych mięśni przedostaje się znów do naszego pęcherza, co powoduje, że jeszcze częściej musimy chodzić do toalety, prawda, żeby oddać mocz. A więc te typowe symptomy osób, które mają ten stan przed czy mają już cukrzycę, niekontrolowaną cukrzycę, która yy, po prostu ma wysoki poziom cukrzycy. To jest właśnie jak wspomnieliśmy, po prostu uczucie takiego jedzenia czegoś słodkiego, picie, chodzenie, oddawanie moczu często w tym samym czasie, ponieważ znów komórki nie mają glukozy, więc mózg nie ma glukozy, więc mogą mieć na przykład mogą być bardzo tacy szybko się poirytować na przykład albo niektóre osoby w zależności od stadium tego tych, tych symptomów Mogą mieć na przykład, mogą im się ręce część, prawda? Mogą czuć, czuć taką słabość, dlatego że komórki muszą mieć węglowodany, muszą mieć glukozę. Glukoza jest podstawowym surowcem do produkcji energii. Tych symptomów jest kilka jeszcze innych, ale to są takie te główne, które, po których lekarz wie, że OK, trzeba zbadać, jaki jest poziom cukru, żeby ewentualnie wyeliminować czy postawić diagnozę cukrzycy. Proszę bardzo. Dziękuję. Pytanie dotyczy, skoro mamy oprzeć naszej, naszą dietę o produkty roślinne, czy, czy nawet zostać wegetarianami, który rodzaj wegetarianizmu, prawda? Więc kiedy popatrzymy na wegetarianizm, e, tak jak Pan wspomniał, istnieje przynajmniej kilka jego rodzajów, i na przykład amerykańskie stowarzyszenie dietetyczne mówi wyraźnie, że e, dieta laktoowo-wegetariańska zarówno jak i dieta tak zwana wegańska. Może dla tych Państwa, którzy nie rozpoznajecie tych terminów: dieta laktowo-wegetariańska to dieta, która nie zawiera mięsa, ale zawiera nabiał i, i jajka. Prawda? Dieta wegańska natomiast oparta jest wyłącznie na produktach roślinnych, czyli nie zawiera ani mięsa, ani jaj czy, czy nabiału. Według Amerykańskiego Stowarzyszenia Dietetycznego. Te diety są zdrowe, zawierają wszystkie składniki odżywcze w czasie, gdy są dobrze zaplanowane. Zawierają wszystkie składniki odżywcze po uwzględnieniu również w niektórych przypadkach suplementów dietetycznych. Na przykład weganie jest to prawdą, o którym, o którym co Pan wspomniał, że witamina B12 znajduje się tylko w produktach zwierzęcych. Mięsie, czy nabiale, czy, czy jaj. W związku z tym, osoby, które są weganami, zaleca się, żeby spożyli wetaminę B12 w suplementach, które są powszechnie dostępne, czy, czy, czy to będzie w Polsce, czy w innych krajach, powiedzmy, rozwiniętych, europejskich, prawda? a Więc najważniejszą rzeczą, niezależnie od tego, o, jaką, o jakim rodzaju diety wegańskiej mówimy, jest, żeby spożywać różnorodność produktów. A więc nie tylko pszenny chleb codziennie, ale może przynajmniej raz na jakiś czas żytni chleb, prawda? albo chleb zrobiony z, różnych, z, różnego, z różnego rodzaju mąki. Podobnie, jeżeli popatrzymy na przykład na czy owoce, czy warzywa, mamy różne grupy warzyw, różne grupy owoców, na przykład mamy jeżyny, prawda? mamy tak zwane owoce cytrusowe, mamy różne inne owoce, prawda? mamy warzywa, Liściaste, prawda? Czy kapustne, czy marzymy wa warzywa strączkowe. Yy, ważne jest, żeby mieć różnorodność tych produktów w naszej diecie. Nie mówię w tym momencie o tym, żeby mieć powiedzmy 50 czy 100 różnych produktów w danym jednym posiłku. Chodzi o to, żeby mieć różnorodność w przeciągu powiedzmy okresu czasu, na przykład tygodnia, prawda? Żeby dzisiaj mieć, yy, wiem, że w ramach stowarzyszenia w czasie szkoły gotowania na przykład, yy, pokazujecie na przykład pasty różnego rodzaju, czy kotlety, prawda, jarskie, nie? Różne, właśnie, żeby użyć na przykład do jednego rodzaju pasty, czy kotleta, na przykład kaszę i na przykład orzechy, przykładowo, prawda, do innego może jakiś inny rodzaj um, zbóż i na przykład nasiona słonecznika, czy dyni, czy, prawda, żeby mieć różnorodność, żeby w przeciągu krótkiego okresu czasu, kilku dni, tygodnia może, Mieć różnorodność różnych produktów, prawda? Jeżeli, jeżeli będziemy mieli tą różnorodność produktów, i w przypadku diety wegańskiej, suplement witaminy B12, który w wyniki badań wykazują jednoznacznie, że weganie, weganie powinni mieć suplement e, witaminy B12, a nawet w przypadku, even, nawet e, laktoowo-wegetarian, suplement może być konieczny, wówczas ta dieta. A, jest zdrowsza niż dieta mieszana. Mieszana w sensie, że ta, która zawiera mięso. I jest to dieta, która zapobiega nie tylko cukrzycy, ale również i innych chorób, które są głównymi przyczynami zgonów w naszym kraju. Takich jak chorób układu krążenia, niektórych nowotworów, prawda, otyłości i tak dalej. Wczoraj na Uniwersytecie Przyrodniczym tutaj. W Poznaniu ja miałem wykład właśnie na temat diety wegetariańskiej. Mówiłem m.in. o diecie wegetariańskiej nie tylko w kontekście zapobiegania chorób układu krążenia czy cukrzycy, chociaż o, tych, o nich wspomniałem, ale również o takich chorobach, na przykład jak choroby krona, czy inne choroby układu trawiennego, choroba Alzheimera, która jest coraz bardziej popularna, czy coraz bardziej rozpowszechniona, prawda? E, także. Te rodzaje diety, diet wegetariańskich są powiązane właśnie z niższym ryzykiem powstania ich, a w niektórych przypadkach są efektywne w leczeniu tych niektórych chorób. Kobieta w ciąży też może być. Jak najbardziej, według, według amerykańskiego stowarzyszenia dietetycznego te diety są adekwatne w każdym stadium życia, włączając to kobiety w ciąży, niemowlę i kobietę karmiącą. Oczywiście znów mówię, zależeć to będzie od tego, czy spożywamy dostateczną ilość produktów i dostateczną rozmaitość tych produktów, prawda? Bo ja znam takich wegetarian w Stanach Zjednoczonych, szczególnie nastolatków, którzy mają dobre motywy, odrzucają mięso powiedzmy z dobrych motywów, ale nie mają tak naprawdę pojęcia odnośnie tego, jak spożywać i, i idą i kupują chipsy i inne takie rafinowane produkty. I nabywają się tam różnych niedoborów, prawda? Więc musimy, mówię, zdrowa dieta polega na tym, żeby mieć różnorodność produktów, które są spożywane w jak najmniej rafinowanej postaci. Pan miał pytanie, proszę. Musli, oczywiście, jak najbardziej. Przy czym musli, musli jest, nie jest pieczone, prawda? I płatki śniadaniowe, które będą pieczone, będą lepiej przyswojalne niż, niż musli ale jak najbardziej. Jeśli chodzi o czy musli, czy jakiekolwiek inne płatki śniadaniowe, najważniejsze jest, żeby, żeby były one właśnie złożone z tych produktów pełnoprzemiałowych, prawda? Jednym z takich, jak powiedzieć, wskaźników zdrowotności, że tak powiem, że tak nazwę mówię, płatków czy musli, to jest ile dany produkt zawiera błonnika w jednej porcji. Czyli produkt taki jak chleb czy płatki śniadaniowe powinny mieć przynajmniej 3 gramy, a nawet lepiej było, gdyby miały 4-5 gramów błonnika w jednej porcji. I te dane są wyszczególnione na, na etykiecie produktu. Znakomite. Drugie pytanie odnośnie białka warzywnego i soi. Drodzy Państwo, znów przytoczę inną, inną instytucję. W Stanach Zjednoczonych. Instytucja, która ustala, ile danego składnika odżywczego jest nam potrzebna, nazywa się Institute of Medicine, czyli Instytut Medyczny. To jest agencja Narodowej Akademii Nauk. I według tego instytutu, Institute of Medicine, białko roślinne, które pochodzi. Z produktów, roślinnych, produktów przepraszam, zbożowych w połączeniu z produktami strączkowymi dostarcza takie samo wartościowe białko jak białko zwierzęce. Kluczem jest to, żeby połączyć te dwa produkty. Nie trzeba ich łączyć w tym samym posiłku. Czyli na przykład można mieć powiedzmy płatki na śniadanie, prawda, a jakieś tam fasolę białą czy jaką inną. Na przykład na, na obiad czy na kolację. Nie? Kiedy to te rzeczy połączymy, to a wówczas e, a, e, te produkty zbożowe dostarczą jednego czy, czy jednej grupy aminokwasów, a produkty strączkowe dostaną, do, dostarczą innego. Czy ja mogę na chwilę e, w tej książce, o której pani Agata wspomniała na początku w obronie wegetarianizmu, jest, znajduje się rozdział właśnie na temat białka, gdzie wyszczególniłem więcej detali odnośnie tych kwestii y, y, tych, a, a białka roślinnego. Może wspomnę jeszcze tylko jedną rzecz. A w krajach takich jak na przykład Stany Zjednoczone, gdzie spożycie mięsa i, i produktów zwierzęcych jest spo, stosunkowo duże, Większość białka, około ponad 60%, pochodzi właśnie z mięsa i produktów zwierzęcych. Natomiast w krajach rozwijających się, to są kraje takie jak na przykład Indie, czy a, e, e, Chiny, czy nawet Brazylia, inne kraje w południowej Ameryce, zdecydowana większość białka pochodzi z produktów roślinnych. Przykład Państwu podam. 43% całego spożycia białka w tych krajach. Pochodzi z pszenicy. 39% pochodzi z ryżu. 12% pochodzi z kukurydzy. Jeżeli podliczymy te cyfry, 12, 39, 43, to widzi nam ponad 90%. Ponad 90% całego białka, które te osoby spożywają, pochodzi tylko z tych trzech produktów pszenicy, ryżu i kukurydzy. A białko znajduje się w innych produktach roślinnych i znajduje się oczywiście w produktach zwierzęcych, prawda? A więc w tych społecznościach, a białko zwierzęce stanowi znikomy procent, znikomy procent, a jednak niedobór białka jest praktycznie nieznany, niedobór, niedobór białka jest znany tylko w krajach czy w społecznościach ludzi, gdzie mają po prostu problem niedożywienia, gdzie, gdzie ludzie nie spożywają należytej różnorodności produktów, tak jak weźmiemy Somalia, Sudan, prawda, północna Korea, prawda, gdzie ich dieta oparta jest tam, powiedzmy, głównie na przykład na a, a kaszę jaglana, to jest wszystko, co spożywają, prawda, robią mąkę i to jeszcze tą mąkę robią na bazie tych kije takie mają i ki, tymi kijami, jak powiedzieć tak, uderzają w tą, tą kaszę, żeby mąkę zrobić z, nie, z tych, nie? a więc to jest, to, jest, to jest rzecz, która jest bardzo źle przyswajalna w tym momencie, nie mają ani różnorodności owoców i warzyw, tylko w tych krajach praktycznie notujemy kwasiorkor czy marazmus, to są te E, e, choroby, które powoduje właśnie niedobór e, m, białka. Rodzynki. Rodzynki są e, dość dość dobrym e, e, źródłem e, owoców i nie, owoców e, witamin i, i minerałów z tego względu, że każdy produkt, który jest ususzony, stanowi, jak powiedzieć, taki skoncentrowany skoncentrowane źródło. Z związków odżywczych, prawda? Dlatego, że szczególnie owoce i warzywa zawierają głównie wodę. Nie pamiętam odnośnie rodzynek, ale na przykład marchewka zawiera przynajmniej 78-77% wody, a w zależności od rodzaju może mieć nawet i prawie 90% wody, okay? Jeżeli wyprodukowalibyśmy ususzoną marchewkę, no to większość tej wody byłaby odparowana, a to, co zostanie, byłoby skondensowanym produktem. Podobnie jest właśnie z rodzynkami, prawda? I z innymi produktami, które są które są a, ususzone. Tak? Ok. Kolejne pytanie odnośnie rodzaju suplementu, y, suplementu witaminy B12. Znakomite pytanie. Może tak. Y, z, z kilka różnych miejsc odpowiem na to pytanie. Po pierwsze, niezależnie od diety. Niezależnie od stylu życia zaleca się, żeby każda osoba po 50 roku życia brała witaminę B12. Jest to wynikiem zmian w układzie trawiennym, które po prostu powstają z wiekiem. A więc niezależnie od tego, czy to jest wegetarianin, czy to nie jest wegetarianin, czy to jest osoba jedząca mięsa, niezależnie od tego ile tego mięsa spożywa, w przypadku osób po 50 roku życia Zaleca się, żeby spożywać witaminy B12. Odnośnie dawki, witamina B12 z suplementu przyswojalna jest tylko w około 1% swojej dawki. Potrzeba jest osobie dorosłej 2,4 mikrogramy witaminy B12 dziennie. Okay? Czyli ponieważ tylko 1% będziemy mogli zaabsorbować z suplementu. Ten suplement powinien wynieść przynajmniej 240 mikrogramów, czyli powinien być około przynajmniej 100 razy większy czy wyższy niż zalecenie. Ja nie wiem, jakie dawki istnieją w Polsce w aptekach. W Stanach Zjednoczonych nie mamy dawki 240, mamy dawkę 250, więc ja najczęściej zalecam dawkę 250 mikrogramów. Profilaktycznie dla osób, które nie mają już niedoboru witaminy B12. Wspomnę, może jeszcze tak, żeby Państwu dać, jak powiedzieć, tak zilustrować, a jak dużym problemem jest brak wchłaniania witaminy B12 u osób starszych. Wspomnę tylko, że 90% wszystkich przypadków niedoboru witaminy B12, to nie są wegetarianie, to nie są weganie, to są osoby starsze. 90% wszystkich. Szacuje się na przykład, że w Europie 40% osób ma łagodny niedobór witaminy B12. Ok, może zanim objaw. Y, y, sk, proszę? Jest ja. W, książ w książce jest też właśnie rozdział poświęcony witaminy B12. Zanim, zanim odpowiem, y, czym się objawia, a, y, y, istnieje kilka rodzajów witaminy B12 w suplemencie najczęstszy z nich to tak zwana cyanokobalamina. Cyanokobalamina jest najczęściej rozpowszechniona. Innym produktem jest metylkobalamina i hydroksykobalamina. Niezależnie od rodzaju, najważniejsze jest, żeby mieć właściwą dawkę, a dawkę wspomniałem, powinna być 250 mikrogramów, może być wyższa, dlatego że witamina B12 nie ma toksycznych, jak powiedzieć właściwości działania, nawet w przypadku bardzo dużego stężenia. jej. Jest to jedna z niewielu związków odżywczych, która nie znamy, jak powiedzieć, takiego negatywnego przedawkowania, prawda? W przypadku osób, w przypadku osób, które już mają niedobór, w zależności od rodzaju niedoboru, zaleca się tysiąc albo nawet i 3000 mikrogramów, i to każdego dnia. Okay? W przypadku osób, które mają już niedobór, Byłoby dobrze, żeby te osoby spożyły nawet 3000 mikrogramów i to dwa, a nawet i trzy razy dziennie przez pierwszy miesiąc. To pozwoli na to, żeby nie tylko, jak powiedzieć, dostarczyć taką taką dzienną um, dawkę tej witaminy, ale również, żeby y, nagromadzić y, y, tą witaminę w wątrobie i w innych komórkach, bo nasze komórki w ciele. Wszystkie komórki mogą w niewielkim stopniu ją, ją gromadzić, magazynować tak. Odnośnie symptomów. Powiem Państwu, odpowiem na to pytanie, dając konkretne przykłady. Chyba może tydzień przed przyjazdem, tutaj przyjechałem w środę do Polski. Jedna z moich studentek przyszła do mnie do biura. I rozmawialiśmy na różne typy. A ty między innymi wspomniała o tym, że ma takie, noga jej cierpnie bardzo często. Takie mrówki, mrówki mrowienie tak w nocy czuje i tam jeszcze jakiś problem mówi z kolanem. ma, A ja powiedziałem, a wiesz, to są typowe objawy witaminy B12. Mówię, to kosztuje tylko 3 dolary w Stanach Zjednoczonych: 120 pigułek witaminy B12. Jeżeli ci nie pomoże, to ci nie zaszkodzi. Trzy dni później wysyła mi maila i pisze tak, nie tylko, że te objawy już praktycznie od ręki odeszły, mówi, poszłam spać o pierwszej rano, tyle miałem energii. Mówi, że się wcześniej nie zdarzyło tego, więc wit witamina B12 jest krytyczna, jeśli chodzi o, o produkcję energii. I osoby, powiem Państwu inny przykład, jedna z moich znajomych, a próbowałem ją namówić do tego, żeby wzięła właśnie witaminę B12, z tego względu, że ona właśnie była weganką. A ona mnie próbowała przekonać, że ona jej nie potrzebuje. Więc my tak kilka razy, kilka tych e-maili w jedną i w drugą stronę wysłaliśmy. W końcu dzwoni do mnie i mówi: Słuchaj, jestem w aptece, którą z tych witamin mam wziąć, bo jest ich kilka i różne dawki. Więc ja mówię: Okej, okay, taką i taką ona kupiła. I dzwoni do mnie tego samego dnia wieczorem i mówi, słuchaj, ja mam tyle energii dzisiaj, nie my, czy chyba to jest ta witamina B12? A ja tak sobie myślę, chyba tak szybko nie zadziałało, nie, chyba ten, nie raczej nie. Trzy tygodnie później jej syn przyjechał do domu, bo syn był gdzieś tam w akademiku, cię uczył i ona nie mówiąc mu o, nim, o, o tym, włożyła mu tą witaminę B12 do, do tam napoju czy do jedzenia i syn się do niej zwrócił gdzieś tam po południu i mówi, mamo, ja zwykle taki, czuję się taki ospały, mam tyle energii dzisiaj. Ona mi dzwoni i mówi, słuchaj, to musi być ta witamina, bo on nawet nie wiedział, że ja mu to ją dałam. A ja tak sobie myślę, chyba to jest niemożliwe, żeby, żeby tak to szybko zadziałało. Drodzy Państwo, mówię naprawdę, nic, nic nie zmyślam, nic nie przesadzam. Tego samego dnia dokładnie, kiedy ona mi zadzwoniła i podzieliła się tym doświadczeniem o, o swoim synie, ja poszedłem do biblioteki, wypożyczyłem taką książkę, która tytuł ma Could it be B12? Czyli, czy to może być witamina B12? Wypożyczyłem tą książkę i idę do parkingu, otworzyłem, bo już byłem zaciekawiony tą książką. I pierwsze zdanie, które przeczytałem, brzmiało tak. Osoby, które mają niedobór witaminy B12, po spożyciu y, y, suplementu witaminy B12, mają taki. Jak powiedzieć, taki, taki. Jak? Power, ja, yeah, taki, taki. Ogrom energii czują. Nie? I tak sobie myślę. Wow, faktycznie, że to, że to, ta chyba witamina B12, nie? Także energia, ale są, ale są znacznie a bardziej poważne symptomy. Na innym przykładzie to powiem. Jedna ze z moich znajomych, która mieszka w Chicago, a pochodzi z Polski, wysłała do mnie też maila na bazie tej książki, o której, którą pani Gata wspomniała wcześniej, dlatego, że przeczytała na temat witaminy B12 i mówi, słuchaj, Skończyłam ten program pielęgniarstwa. Jest dyplomowaną pielęgniarką. Nie może podjąć pracy, dlatego że ma jak się trzęsą jej ręce, włosy mówi jej, wypadają. Po prostu nic nie może funkcjonować totalnie. Nie? Mówi, miałam i od lekarza do lekarza na pogutowie ratunkowe, nawet ją tam kilka razy wzięli. Nie mogą odkryć, co jest z nią złego, co się z nią dzieje. Nie? Więc ja mówię do niej tak. Wyś... Nie, nie, ona, ona skończyła pielęgniarstwo, ale nie, nie podjęła pracy z tego względu, że jej stan zdrowia na to jej nie pozwolił. Więc ja poprosiłem, żeby mi przysłała wszystkie wyniki, jakie miała zrobione, prawda? Więc patrzę na te wyniki hematologiczne, inne. I ciekawostką było to, że taki typowy, o, typowy objaw witaminy B12 to jest a, a, rozmiar czerwonych krwinek był dokładnie w normie, dokładnie w, na środku tego przedziału, który powinien być. A więc to oznaczałoby, że to nie jest witamina B12. Więc ja jej wtedy zapytam, powiedz mi, jaką ty masz dietę. Ona mi powiedziała, że ona robiła bardzo dużo soków owocowo-warzywnych. I ja wtedy popatrzyłem na jej poziom hemoglobiny i na poziom białych ciałek krwi i tych um, pletys, jak um, płytek, ok., i wszystko było obniżone i sobie myślę tak, aha, miała bardzo duży, duże spożycie kwasu foliowego, który maskuje ten objaw witaminy B12, ma te inne objawy hematologiczne, mówię, ty masz niedobór witaminy B12. Więc jej powiedziałem, ze względu na, na natężenie symptomów, żeby wzięła 3000 mikrogramów witaminy B12 trzy razy dziennie. Trzy dni później wysłała mi e-maila i mówi tak, włosy przestały mi wypadać. Tydzień później wysłała mi e-maila i mówi, po raz pierwszy od kilku miesięcy byłam w stanie pójść na spacer. Nie? Inny przykład, jeżeli Państwo znacie angielski, wiem, że Państwo, na pewno sporo osób zna angielski, jeżeli pójdziecie do, pójdziecie do tej strony YouTube, to wpiszcie vitamin B12 deficiency i tam będzie jeden taki reportaż z BBC British Broadcasting Corporation gdzie reporter z tego właśnie jak powiedzieć z tego programu pokazuje przypadki osób które miały diagnozę stradnienia rozsianego reporter rozpoczyna się w taki sposób który mówi że nawet rodzinny pies nie wierzy co się stało dlatego że pani była na wózku inwalidzkim nie potrafiła wstać po jednym tylko zastrzyku domięśniowym witaminy B12, wstała z tego, tego samego dnia, tego samego wieczorem, wstała i poszła do toalety i dopiero tak, po, ja sama poszłam do toalety, a program się rozpoczyna, jak ona ręka w rękę idzie, idzie ze swoim mężem i a wózek jest już po prostu, nie, nie, nie musi jego ten, także tych symptomów jest znacznie więcej, tak wspomniałem powiedzmy kilka tylko. Ja i, i, dam może głos osobom, które jeszcze nie miały, a, a może... Okej. Okay. Badania pokazują, że efektywność terapii yy, yy, witaminy B12, jeśli chodzi o zastrzyk domięśniowy, i efektywność brania właśnie suplementu, jest dokładnie taki sam. Przy czym różnica polega na tym, że yy, w zależności od lekarza, niektórzy lekarze preferują na przykład yy, zastrzyk yy, większej, o większej dawce yy, rzadziej a inni preferują o niższej dawce częściej, prawda, a w przypadku, często to jest właśnie raz, raz na miesiąc, w przypadku suplementu trzeba to brać każdego dnia, ale efektywność jest dokładnie taka sama. Yes. Tam, tam, proszę. Okej. Okay. dziękuję, pytanie dotyczy y, dla wegetarian, jak jest, y, y, czy jakie powinno być źródło y, wegetarian? Może tak, jeżeli mowa o lakto-owo wegetarianach, prawda, to zarówno... Nabiał, czy mleko, jak i jaja zawierałem witaminy B12. Y, witamina B12 z mleka i nabiału jest lepiej przyswojalna niż, niż, z, niż z, z, z jajek. Natomiast ja w lutym tego roku skończyłem taki, taki, takie podsumowanie badań na temat niedoboru witaminy B12 wśród wegetarian. I w zależności od tego, jaką grupę badanych wziemy, weźmiemy pod uwagę. Jaką, jakie kryterium weźmiemy odnośnie, co stanowiło niedobór witaminy B12, dlatego że w jednym badaniu to kryterium na przykład było, było poziom wyższy niż 260 jednostek te, kwasu, po angielsku methylmalonic acid, okay? a w innym to było 750, a więc duża roz, roz, rozpiętość między nimi, prawda? Mniej więcej w niektórych badaniach niektóre badania pokazały, że aż do 90% wegetarian miało niedorób witaminy B12. Dlatego ja zwykle zalecam, żeby niezależnie od tego, czy mówimy o weganach, czy nawet o laktoowo wegetarianach, żeby spożywać witaminę B12 w suplemencie. A witamina B12 w suplemencie nie jest witaminą syntetyczną. Witamina B12 jest, ma taki skomplikowany wzór chemiczny. Jest największa w ogóle z wszystkich witamin i jest tak skomplikowana, że nawet na dzisiejszym etapie nauki nie jesteśmy w stanie wyprodukować syntetycznej formy witaminy B12. Witamina B12 jest produkowana tylko przez mikroelementy, czyli na przykład bakterie. Czyli mięso czy produkty zwierzęce takie jak jajka czy nabiał. Zawierają dlatego um, witaminę B12, ponieważ w ich a, przewodzie pokarmowym są znacznie większe ilości bakterii, prawda? I te, ta produkcja witaminy B12 czy ta B12 jest absorbowana do, do obiegu krwi i z tym idzie, prawda, do mięśni i tak dalej. W, w, jeśli chodzi o y, ludzi, my również nasze bakterie wielicie grubym. Produkują dość znaczne ilości witaminy B12. Problem polega na tym, że absorpcja witaminy B12 jest wielicie cienkim, a więc ta produkcja witaminy B12 w wielicie grubym praktycznie nie ma żadnego znaczenia na, jak powiedzieć, nasz poziom witaminy B12. Było takie ciekawe doświadczenie może niezbyt, jak powiedzieć, takie. Um, a może powiem, o co, o, o co mi chodzi. Doświadczenie polegało na tym, że osoby, y, osobom y, wysuszono ich kał i, i te osoby spożywały swój własny kał wysuszony i badano, czy ich poziom witaminy B12 się zmieni i stwierdzono, że ten wysuszony kał był dobrym źródłem witaminy B12, poziom się unormował. Oczywiście my tego nie będziemy w domu robić, prawda? Także My produkujemy, czy nasze bakterie produkują, ale jest to zbyt daleko posunięte w układzie pokarmowym, i my nie korzystamy z tego, jeśli chodzi o, o absorpcję. Proszę bardzo, tam z tyłu jeszcze również. Okej, okay, dziękuję panu. A, może dwa, chyba takie różne pytania. Pierwsza, czy zostaliśmy stworzeni idealni, czy, czy, czy mamy jakiś, jakiś defekt, prawda? Może ja, ja również jestem chrześcijaninem i ja również wierzę w biblijny opis stworzenia. Ale w, moim, w mojej lekturze Pisma Świętego, ja widzę, że na początku samym, kiedy Bóg stworzył ludzi i osadził ich w raju, to te osoby między innymi miały dostęp do drzewa życia, prawda? Tego, życia, tego drzewa życia no, my nie mamy do niego dostępu, prawda? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, czytamy w Piśmie Świętym na przykład, że Adam żył ile? 930 lat, prawda? Lamech chyba 895, jeśli dobrze pamiętam, inne osoby. Także my, my żyjemy według Pisma Świętego około 6000 lat po zaistnieniu grzechu na tej, na tej ziemi. Zmieniły się różnego rodzaju warunki życia na, na naszej ziemi. Dlatego ja wierzę w to, że inne pytanie, może zadam, czy teoretyczne, bo ja nie wiem, czy ktokolwiek potrafi autorytetywnie na nie odpowiedzieć, czy w raju Adam i Ewa według zapisków biblijnych musiały chodzić do toalety, żeby, żeby się załatwić, prawda? Nie wiem, takie mam wrażenie, że chyba raczej nie musiały tego robić, a w związku z tym może korzystały właśnie z produkcji, produkcji witaminy B12 przez bakterie, które są właśnie w jelitach, w, jelitach, w grubym. Natomiast, odnośnie drugiego pytania, które mówiło o tym, że w przypadku Pana czy innych osób, które Pan zna, nie chce Pan spożywać czegoś, co pochodzi z bakterii z takich czy innych powodów, ja powiem w ten sposób, że niedobór witaminy B12 nie jest rzeczą błachą. Okay? My mamy, ja powiem Państwu przykład. Na przykład w Nowej Zelandii był przypadek w roku, 90, w roku 2001, kiedy małżeństwo, która, które było, nazwalibyśmy ich takimi konserwatywnymi chrześcijanami, odżywiały się tylko i wyłącznie produktami roślinnymi, dlatego że wierzyły, że jest to najlepsza dieta, która pochodzi z raju. Im urodziło się dziecko, chłopczyk, który a gdy miało 3 miesiące, on, on, chłopczyk, który był karmiony mlekiem matki, na nieszczęście ona, matka, miała niedobro witaminy B12. I gdy miało to dziecko 3 lata, trzy, przepraszam, miesiące, rodzice zauważyli, że coś jest nie tak z tym dzieckiem. To dziecko nie rozwija się tak, jak powinno. Więc poszli do szpitala i lekarze zrobili cały szereg różnych badań, żeby. Wykluczyć różne, powiedzmy, ewentualne, możliwe, możliwe diagnozy. W końcu, po szeregu badań, zdiagnozowano to dziecko jako osoba, która ma niedobór witaminy B12. Więc zakomunikowali rodzicom, że wstrzykną dziecku właśnie witaminę B12, co praktycznie natychmiast, tak jak pan wspomniał, natychmiast zrobiłoby różnicę, jeśli chodzi o stan zdrowia tego dziecka. Ze względu na ich własne przekonanie, poglądy, one, oni się na to nie zgodzili. A gdy lekarze dowiedzieli się, że taka jest postawa rodziców, próbowali poprzez drogę sądową pozbawić ich praw, praw rodzicielskich, żeby leczyć dane dziecko. Kiedy rodzice się o tym dowiedzieli, oni wykradli to dziecko ze szpitala. Na nieszczęście dla nich. Trzy miesiące później, w momencie kiedy Kaleb, on miał na imię Kalep ten chłopczyk, gdy miał 6 lat, to dziecko zmarło. Diagnoza odnośnie przyczyny śmierci był niedobór witaminy B12. Oboje rodzice zostali skazani do więzienia za spowodowanie nieumyślne śmierci dziecka. Dlatego ja szanuję Pana poglądy, niemniej jednak przykład inny podam. W literaturze można przeczytać opis. Dziecka, które miało 17 miesięcy, dziecko, które ma 17 miesięcy, które się normalnie rozwija, to jest dziecko, które zaczyna biegać, prawda? Na pewno chodzić. To dziecko jeszcze nie potrafiło siedzieć, miało um, ten, jak powiedzieć, um, swój wzrost, miało poniżej 3% jak to się Siatki centylowej. Siatki centylowej, tak? Po polsku? Okej. Okay. Także miały nie, e, e, witaminy. E, e, symptomy witaminy B12, niektóre są nieodwracalne, a więc w przypadku na, takiego małego dziecka można doprowadzić nawet do e, e, powiedzmy, schizofrenii i innych tego typu przypadków. Ja mogę Państwu mnożyć przypadki, dwa, dwa inne przypadki e, może i, i, i skończę kwestię witaminy B12. A, Osoba, która miała 78 lat, która od 20 roku życia miała przypadki właśnie schizofrenii, była, miała diagnozę postawioną schizofrenii. Gdy miała lat 78, postawiono jej diagnozę niedoboru witaminy B12, wstrzyknięto ją, ją, jej witaminę B12, wszystkie objawy schizofrenii uszły jak ręką od ją. Ostatni przykład, kobieta, która miała 38 lat, poroniła 4 razy, była 4 razy w ciąży, poroniła 4 razy, urodziła dziecko przedwcześnie, które umarły. Gdy, gdy miała lat 38, stwierdzono u niej witaminę B12, wstrzyknięto jej witaminę B12, 3 miesiące później zaszła w ciąży, urodziła zdrową dziewczynkę 9 miesięcy później. Także mówię, szanuję Pana poglądy, niemniej jednak zachęcam naprawdę, żeby kwestia witaminy B12 potraktować, właśnie nie chcę ważyć, żeby, żeby potraktować, e, dość poważnie, przepraszam. Więc mówię, że, że witamina B12 jest produkowana przez bakterie, czyli te e, witamina, e, ten rodzaj witaminy B12, które na przykład dodaje się do na przykład produktów sojowych, niektórych, czy mamy w suplementach, e, to jest na bazie, e, jak powiedzieć, kultywacji bakterii w tych, Takich, jak powiedzieć, laboratoriach, prawda? Gdzie podaje się na przykład glukozę, inne, inne cukry, na których bakterie się odżywiają, i one produkują tę witaminę B12, ją się odizolowuje, i wtedy się po prostu. Jak te... nie, 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 nie z zabitych zwierząt. Nie. Mhm. Może zróbmy tak. Ja widzę dwa jeszcze pytania. Weźmiemy, pozwolę Państwu zadać te pytania. Nie chcę, żebyśmy wszystkich Państwa trzymali. Może jeszcze po zakończeniu indywidualnie, jeżeli Państwo będziecie mieli jakieś pytania, spróbujcie powiedzieć. Gdzie można książkę kupić? Ok, zaraz Pani Agata wspomni. Ok, więc Pani Agata również odpowie na to pytanie. Może jeszcze wspomnę przy tej okazji, skoro mówimy o książce, w lipcu, w lipcu tego roku wyjdzie moja nowa książka. W której, między innymi, są rozdziały poświęcone chorobom takim jak, jak choroba cukrzyca, jak choroby układu krążenia, jak choroby nowotworowe i inne, które, mówię, te rozdziały są poświęcone profilaktyce i leczeniu poprzez dietę tych konkretnych chorób. Także one będą gdzieś w połowie lipca dostępne, chyba tu w Poznaniu, podejrzewam, gdzie, gdzieś w sierpniu będą, w będą dostępne. Na wrześniowym spotkaniu stowarzyszenia jest szansa, że one będą dostępne. Pan miał pytanie i na tym może zakończymy. Dziękuję. Pytanie dotyczy tego, czy istnieje jakiś suplement witaminy B12 bez kobaltu. Znakomite, znakomite pytanie i faktycznie trudne. Trudne nie w sensie mojej odpowiedzi, ile trudne odnośnie co zrobić z pana babcią, dlatego że um, kobalt jest częścią struktury chemicznej witaminy B12. Witamina B12 jest unikatową z kilku względów. Po pierwsze, jak wspomniałem, jest największą z wszystkich, jest bardzo skomplikowana. Po drugie, czy trzecie, yy, znów to jest, mówię, unikatowe, jeśli chodzi o, o inne witaminy, zawiera kobalt i kobalt jest w centrum struktury chemicznej tej witaminy. Dlatego nie istnieje coś takiego jak witamina B12 bez kobaltu. Naprawdę, może jeśli będzie chciał pan możemy wymienić e-maila e -mail, e i sprawdzę jeszcze w literaturze, czy co w tym momencie można, czy, czy, czy w ogóle coś można zrobić, dlatego że nie można odizolować kobaltu, bo to już będzie nieczynna witamina. Może jeszcze zanim skończymy, jeszcze, jeszcze jedna myśl mi się przypomniała odnośnie pana pytania odnośnie właśnie witaminy B12, mianowicie Pan wspomniał, że znalazł Pan, zapomniałem, jak, jakiego słowa Pan użył, w każdym razie e, chodzi o to, że reklamuje się w niektórych sklepach, szczególnie w sklepach ze zdrową żywnością, tak zwaną naturalną witaminę B12. Drodzy Państwo, nie istnieje coś takiego jak naturalna witamina B12, w sensie witamina B12, która pochodzi gdzieś tam z jakichś produktów roślinnych. E, w sklepach ze zdrową żywnością e, sprzedaje się na przykład glony, okay? czy witaminę B12, algi, tak, z, z glonów, to, to nie jest źródło witaminy B12. Witamina B12 należy do takiej grupy związków chemicznych, która się nazywa po angielsku corinoids, okay? i w tej grupie corinoids znajduje się aktywna forma witaminy B12, to jest ta, którą my potrzebujemy. I znajduje się szereg tak zwanych pseudo witamin B12. Te y, 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 witaminy B12 w tych glonach i innych naturalnych suplementach witaminy B12, to jest ta forma nieaktywna, ta pseudo witamina B12. Ta witamina nie tylko nie ma żadnego działania w naszych komórkach, ona Przyspiesza powstanie niedoboru witaminy B12. Przyspiesza z dwóch powodów. Po pierwsze, ona blokuje absorpcję tej prawdziwej witaminy B12, absorpcję do obiegu krwi w jelitach. A po drugie, ona, jak powiedzieć, interfieruje um, przeszkadza, ja, przeszkadza w tym, w metabolizmie tej właściwej witaminy B12 już po absorpcji w komórkach. Dlatego na bazie są różne, takie mity. Jeden z mitów mówi, że o, wystarczy tylko probiotyk. Jak powiedzieć? Pro, probiotyk? Probiotyki. Wystarczy tylko probiotyki wziąć, prawda? Inne mówią, żeby właśnie te glony, jeszcze inne mówią, że o, tam fermentowane produkty, takie sojowe na przykład. Wszystkie z nich zawierają te tak zwane pseudowitaminy B12, które nie są aktywne y metabolicznie w naszym organizmie, które mówię, nie tylko, że nie są neutralne. One, one przyspieszają powstanie witaminy niedoboru. Tak. B-kompleks, B-kompleks, O krótko, na ostatnie. B-kompleks, witamina najczęściej, przynajmniej te, które są w Stanach Zjednoczonych, może w Polsce jest inaczej, ale te, które są w Stanach Zjednoczonych, nie zawierają należytej dawki. Dlatego że wspomniałem, absorbujemy tylko około 1%, więc musimy mieć przynajmniej 240-250 mikrogramów. Najwięcej, największa, najwyższa dawka w witaminie, tej B-kompleks, którą ja znam, ma tylko 60 mikrogramów, a więc nie jest, nie jest to dawka wystarczająca. Pani Agata doda informacje takie praktyczne na nasz polski rynek, z którym ja nie jestem zaznajomiony. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy serdecznie. Ja osobiście słucham, teraz już ponad dwie godziny jesteśmy na tym miejscu, doktora Pawlaka. Im dłużej słucham, tym mam większą ochotę na wiedzę. Myślę, że państwo również. Ale yy, doktor Pawlak, chociaż fizycznie odjedzie, to może zostać razem z nami poprzez książkę w obronie wegetarianizmu. Książka jest do nabycia od poniedziałku do piątku w sklepie ze zdrową żywnością, która, który znajduje się w piwnicach naszego budynku. Nie jest to droga pozycja, a bardzo, bardzo wartościowa. Wiem, że Państwo, jestem przekonana, będziecie y, zadowoleni. Jeżeli chodzi o witaminę B12, chciałam zostawić Państwa z taką wiadomością. Ja zostawię tutaj karteczkę na stoliku, każdy będzie mógł sobie odpisać, jeżeli będzie pragnął, informację o tym, skąd ja, jestem też wegetarianką, czerpię źródło witaminy B12. To chyba wszystkie wiadomości z mojej strony. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję doktorowi Pawlakowi i Państwu. Wszystkiego dobrego, miłego popołudnia.